Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was w kolejnym odcinku z serii Resident Evil 7 Biohazard. Gramy Ethanem, nie mam praktycznie nic i znowu słuchajcie od nowa to samo, żadnych zapasów, zero, kompletnie. Jesteś mała, starodna suko, no ja też tak uważam, też bym o niej tak powiedziała, tylko problem polega moi drodzy na tym, że no Ethanem mieliśmy naprawdę pospieranych bardzo dużo fajnych, czy ja coś słyszę, fajnych matsów. I słuchajcie, nic mi z tego nie zostało, po prostu nic. Dramat. W ogóle jakaś nowa miejscówka. Jak głębiny. Wow. No wszystko by było fajnie, gdyby nie fakt, że właśnie nie mam nic, nie? Wszystkie ryby, słuchajcie, pozdychały. Dobra. Aha. Takie jojki. Jakaś taka pikselasta ta woda. Na najwyższych detalach. Nie wiem, mam wrażenie ogólnie, że z tą grafiką w Resident 7 jest coś nie tak. Ogólnie ona mi się nie podoba, coś z nią jest nie w porządku. Plecak, no dobra, tylko chciałabym mieć co w nim nosić, nie? Fajnie by było. Ulepszona amunicja, fajnie by było mieć kopalnia soli, do jakiejś kopalni schodzimy, wow. Notatki. 18 lutego 92 w kopalni Petersona doszło do zawału. Tuan i Beckford nie żyją, a Huxley nigdy już nie będzie chodzić. Stary Stan miał rację. Tutejsza ziemia jest zbyt grząska, ale nie przeczytałam wszystkiego. 19. Firma nie wyśle nikogo w zastępstwie. Chcą, żebyśmy pracowali na dwie zmiany. Nie mogę doczekać się powrotu do ojczyzny. Mhm. Jakiś helikopter. Obserwują nas z helikoptera. Alpha 1, this is Bravo 1. Do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. No właśnie. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted Alpha messages team, from the Baker son. Bravo team. Czy my myśl, czy... You can probably guess who that was. Czy ja nasłuchuję? That's just great. We've had reports using the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Czy ja słyszałam jednostkę specjalną, być może Chrisa, Jill? Udało ci się zabrać rzeczy. O Boże, mamy wszystko, Boziu, nareszcie. Boże, jak ja się cieszę. Zepsuty pistolet, tego nie chcę. Mamy swoje rzeczy, mamy wszystko. Poczekajcie, mam magnum. Wow, 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 wow. Noża już teraz nie będę nosić. Ten kwas chyba jest potrzebny, nie? Pistolet maszynowy też sobie zabiorę. I shotguna bym chciała. No, amunicji do magnuma nie mam za bardzo. Co ja tu jeszcze mam? Bomby przede wszystkim są bardzo ważne. Do maszynowego ulepszona amunicja. Naboje do strzelby koniecznie. Amunicja pistoletowa. Jakieś by się paliwo do palnika. A palnik wzięłam, tak? Wzięłam. A nie, nie wzięłam. No to poczekajcie. No to palnika nie chcemy. Poczekajcie. O standardowej mocy. A ten? No i się tak zastanawiam. Czy ten? Nie mam pojęcia.
Zostawimy ten, co jest na wraku statku. Silne chemikalia. No z czymś trzeba by było to połączyć, no. Tylko z czym? Może na razie z niczym. Pełno tych chemikalii tutaj mamy. Jezu, mamy tutaj aż 7 ziel. Nie no, to coś z tym trzeba zrobić, bez przesady. Dobra, czy ja coś jeszcze chcę? Czy są tu jeszcze jakieś naboje, wytrych? Na razie mi jest chyba niepotrzebne. Tak sobie patrzę jeszcze. Granatnik wzięłam, ale ja nie mam naboi do granatnika. To się rozchodzi. Proch strzelniczy, jak wezmę silne środki, to co, zrobię sobie do granatnika, czy nie? On nie zrobi mi do granatnika. A ulepszoną amunicję, to nie chcę tego na razie. Dobra. Tak to zostawmy. W takim razie, jak nie mamy do granatnika żadnych naboi, to to sobie odłóżmy. I wzięłabym w takim razie może... ten palnik. Tylko kurde, powiem wam, że dużo tego. A naboi do spluwy to już nawet nie będę komentowała. To może te ulepszone odłożę, wiecie o co chodzi. To też są te ulepszone? Tak. A to są te zwykłe, amunicja, no bo je do strzelby, dobra. Bo 4 miejsca, no musi mi to wystarczyć póki co. Okej, okay. Ja sobie to zapiszę, monetki jeszcze tutaj. Ile tu jest monetek potrzebnych? 5, nie mam tyle, dajcie spokój. Dobra, zapisujemy. Uff. Fajnie, że te rzeczy nam pozostawały tutaj. Dobra. O! Paliwo. Bardzo dobrze. Tylko z tym paliwem to wiecie, jak to jest, nie? O! Chemikalia. No, ale weź je. Od razu, wiecie co? Od razu je odłożę tam. Chyba, że wiecie co? Ja wiem jeszcze, z czym to wezmę sobie i zmieszam. Weźcie, weź mi... Takie tapsy tu były. Są. Ale to ja ich nie muszę mieszać. To otóż, ja bym chciała sobie to wziąć. I... O, patrzcie. Widzieliście? Niesamowite. Fajnie, że mu łba nie rozwaliło. A to co? Patrzcie. A to były naboje do czego? Do Magnuma. Wow. Odłóż to od razu. A tu?
Wow, to tylko też nie zauważyłam, ale jazda. Widzicie, ile tutaj rzeczy można przeoczyć? No hit. Wezmę sobie jeszcze te psychotropy, zaraz zażyjemy. A weź to zapisz w sumie. Już tak ładnie mi idzie. A co? Czemu nie? Pewnie jeszcze jakieś tutaj będą ćwoki. A tu coś jeszcze leży? O, kurde! Tego nie zauważyłam. Już? Już. Dobra. Żeby, wiecie, nie było też tak, że ja się wypruję ze wszystkiego nagle. Czy jeszcze tutaj mi coś wyskoczy? Raczej nie. Więc tak. Mamy amunicję do shotguna. Mamy zwykłą amunicję. Co jeszcze? Otwórz to. Świetnie. Użyj to na tym. Okej. I użyj jeszcze tych psychotropów. Dobra. No to co? Klikamy. Gdzie zjeżdżamy chyba do jakiejś kopalni, skoro tam była mowa i było mówione o jakiejś kopalni. Przynajmniej, słuchajcie, nie ma już statku. Weź przeładuj. Shotgun jest niesamowity, no ale mało mam z niego. O, są pułapki. Wolałabym to pominąć. Bardzo dobrze. Aha. Czy ty się na to nadziejesz? Pięknie. Podobało mi się. Bardzo dobrze. Te pułapki to warto tutaj zostawiać. Tu jest kolejna w razie czego. Myśmy mieli tutaj coś spotkać, ale tutaj już raczej chyba by to coś nie weszło.
Coś słyszę, że idzie za mną. Cholerstwo. O, bombki jak najbardziej. Ile mamy? 4 bombki. Dobra, mamy na razie jedną prawilną drogę. Okej. To chyba trzeba spuścić ten wagonik, tak? No dobra, to było ładne. Poszło mi super w tej kwestii. Sprawdzamy, co tam jest dalej. Tam, a tu do końca? Już nic? Dobra. Oho, widzę pułapkę. Czy jest jeszcze gdzieś jakaś? Tu co leży? Do shotguna. Bardzo dobrze. Shotgun tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Pytanie, chyba muszę to rozwalić, co? Kolejna pułapka była. Tu co pisze? Ja myślałam, że tu coś pisze. Dobra. Słuchajcie, dają nam tutaj wszystkiego mnóstwo i bardzo mnie to niepokoi. Jeżeli mam być szczera. Że ja te wszystkie apteczki w ogóle powinnam, wiecie, wziąć ze sobą. O, coś tam było. Steryt. O, wow. A tu zapisu nie ma, tak? Czy ja mam coś, czy mogłabym zmieszać z silnymi chemikaliami, ale na razie zostawiłabym to tak, jak jest. Przeczytaj. Wysłano w piątek 16 stycznia 2015. Dzięki wam od tygodnia czuję się normalnie, a ona wciąż myśli, że mnie dorwała. Naprawdę musicie nad tym popracować. Nie dość, że wygląda jak dzieciak, to jest tak samo głupia. Mama i tata wciąż są w transie. Czy ta obsesja na punkcie rodziny to coś, co jej zaprogramowaliście? To trochę chore. Czyli słuchajcie, no jest to broń biologiczna pod postacią dziecka. Nikt się nie zorientuje. Ma coś, wiecie, jakąś sizę na punkcie rodziny. Koniecznie chce ją tworzyć. To jest jej jakiś taki główny cel. Ta suka mija jest prawie tak stuknięta jak Ivy. Robi się agresywna, więc zamknąłem ją w celi. Sądziłem, że Eveline się wkurzy, bo uwielbia Mię, ale nie sprawiała wrażenia przejętej. Czasami nawet ją odwiedza. Myśli, że Mia jest jej mamą. Jak mówiłem, wasza broń biologiczna jest pojebana. Obsesja Eveline na punkcie rodziny wymyka się spod kontroli. Zmusza wszystkich do porywania kolejnych debili z ulicy, żeby wzbogacić swoją chorą rodzinkę. Być może traci nadzieję, że Mia przejdzie na jej stronę, ale to ja muszę sprzątać ten burdel za każdym razem, gdy zjawi się ktoś nowy. Swoją drogą Ivy wygląda na chorą. Skóra jej się marszczy, a włosy siwieją. To normalne? Zupełnie jakby nagle się postarzała. What? Mówiłam, że ta babka ma... Coś z tą babką jest nie tak. No to ta babka to jest Ivy tak samo. Jestem tego 100% pewna. Babka to jest Ivy. Niniejszy raport opisuje objawy tworzące rozwojowi bakterii w ludzkim organizmie zainfekowanym przez stymulant serii E. Przed kontaktem z aktywnym stymulantami serii E należy uważnie zapoznać się z niniejszym dokumentem. W dalszej części dokumentu zwanymi pleśnią. Wstępna infekcja pleśń pobiera substancje odżywcze z organizmu i gospodarza rozmnażające się powoli, opanowując komórki w ciele. Efektem ubocznym tego zjawiska jest pojawienie się u zainfekowanego niesamowitych zdolności regeneracyjnych. Podczas eksperymentów amputowaliśmy ręce oraz nogi zainfekowanym i odkryliśmy, że potrafią
zregenerować odcięte kończyny w ciągu kilku minut. No wiemy coś o tym. Pośredni etap infekcji. Gdy pleśń dociera do mózgu, myśli zainfekowanego harmonizują się ze stymulatorem serii E. Osobnik zaczyna słyszeć głosy, doświadcza halucynacji i wkrótce podlega kontroli stymulanta serii E. Dokładnie to robi Ivy każdemu zainfekowanemu. Sprawia, że mamy halucynacje. Jeśli ten stan utrzyma się, gospodarz utraci wszelkie poczucie tożsamości. Pełna infekcja. Gdy każda komórka w ciele zostanie opanowana przez pleśń, gospodarz zacznie tracić ludzką postać. Mutacje fizyczne różnią się, ale wszystkie zapewniają gospodarzowi niesamowitą siłę. Opanowanie zainfekowanego na tym etapie byłoby niezwykle trudne. To jest właśnie to, o czym, co zaobserwowaliśmy tak naprawdę do tej pory, z czym mieliśmy teraz do czynienia. 5 minut po przyjęciu dawki wymioty. No to jest nasza Ivy, nekrotoksyna E, badanie wpływu dawki na osobnik serii. 10 minut po przyjęciu dawki śmierć. 12 minut po przyjęciu dawki zwapnienie komórek. No, także moi drodzy, pięknie. Wow. Mamy tu coś takiego? A to jest to chyba, nie? Właśnie. Nekrotoksyna, mamy to. Pięknie. Właśnie, niszczy komórki każdego organizmu opartego na modelu broni biologicznej. Moi drodzy, my musimy to koniecznie wstrzyknąć Eveline, ale ja nie wiem, czy to będzie takie proste. Projekt rozpoczęto jako jeden z pomysłów na inicjatywę NextBus, bla bla bla. Po jakimś czasie projekt został zamknięty, a wszystkie objawy przeniesione do tego projektu. Broń opracowywano w ramach tego projektu znaczące... O Jezu, to jest aż 7 stron. Wiecie co, przeczytajcie to sobie. Grzyby. Tu jest wszystko wyjaśnione odnośnie tego, jak w ogóle opracowywali tą całą broń biologiczną. Także ustalono ogólny wygląd osobnika. Ma to być dziewczynka w wieku około 10 lat, co ma na celu ułatwienie przenikania broni biologicznej do populacji mieszkańców miast lub uchodźców. I właśnie w ten sposób, słuchajcie, w ten sposób ta dziewczynka skradła serca Bakerów, tak? A Mia będąc razem z nią. No i to był strzał w dziesiątkę, po prostu. Tak, skuteczne kontrolowanie ciała i umysłu. A są one zbliżone do działania feromonów sygnałowych używanych do sygnalizacji zagęszczenia przez bakterie z rodziny Pseudomonas. Pierwsze etapy, widzicie, przejmowania kontroli to halucynacje. O, widzicie, niemal natychmiast po zainfekowaniu obiektu zaczyna mieć wizję Eveline, a nawet słyszeć jej głos. Dobra. Okej. Okay. Co my tu mamy? Są jeszcze jakieś notatki? Zapewne. Zdolność wytwarzania organizmów z grzybami, czyli strzępek plechy grzyba, bla bla bla. Podczas doświadczenia wielokrotnie przekonaliśmy się, że zakażone osobniki odczuwały przymus odgrywania roli matki lub ojca. Eveline i traktowały ją tak, jakby naprawdę była ich córką. Dlaczego motywem przewodnim właśnie kontroli nad jej umysłem stała się jej rodzina? Możemy jedynie spekulować, jednak powodem może być fakt, że instynktownie pojmuje, iż rodzina jako grupa osób lepiej wypasowuje się w dynamikę grup społecznych niż samotna dziewczynka. Z drugiej jednak strony, w bardziej sentymentalnym ujęciu można przypuszczać, że wychowywana w warunkach kwarantanny Eveline kompensuje postrzegany brak miłości, miłości rodzicielskiej. Ciężko jest to do pojęcia w przypadku broni biologicznej, ale okej, okay, mogę łyknąć. Taki tok myślenia. I mamy save'a. Bardzo dobrze. A to co to było? O, do góry. Dlaczego oni nam tu dają naboje do granatnika? To może byśmy sobie podmienili? Tak się zastanawiam. Skoro nam dają granatnik, do naboje do granatnika. Zmień to, jak to się zmienia? LT. Aha, czekajcie, tak i tak. O. Będzie. O Jezu, ktoś mi tu pierdzi. Dobra, no to co?
To bym odłożyła. Sterydy zostawiamy, bo one nam posłużą jako ten. No i dobrze. Co zapisujemy to? To będzie tyle? Nie wiem. Nie wiem, czy ja chcę ten granatnik w sumie. W sumie rzeczy. Mogę iść... Aha! Czekajcie. Gdzie my jesteśmy? Aha, jesteśmy po drugiej stronie jakby, tak? To tutaj nie przejdę, nie? Dobra, to musimy zejść na dół. Nie wiem, czy to jest dobre, że ja wzięłam ten granatnik. W sumie co mi to da... Co mi dadzą dwa naboje tak naprawdę? O! Kolejna bomba. A te bomby? Czemu nie mam? Patrzcie, ja nie mam bomb w ogóle teraz w tym. Zastanawiam się, czy jak to zrobić. Może tutaj... Dobra, podmień na razie to za tą zwykłą broń i weź sobie tak, o. A, słyszę śpiew. Super. Pośpiewamy sobie razem. Aha. Czyli Ethan jest zarażony w takim razie, bo ma halucynacje. Aha. Że niby co tu się dzieje? No, super. Nie wiem, czy ja to chcę. Ale w takim razie z tej maszynówki to może będziemy tutaj jechali, co? Mała gnojowizna. Fajnie. O, cholera! Okej. Dobrze. Weź to przeładuj. Ta nutka to jest taka, wiecie, byśmy ratowali świat. W sumie to może ratujemy.
Zjaniłam to, wiem o tym. Później muszę pamiętać o tych sterydach cholernych. Czy tu coś jest? Nie. Co my tam mamy? Cztery bomby. O nie, o nie! Matko Boska. Ja pierdzielę. Już? Wow! Ale jazda. Nie mam już żadnej bomby. Czajcie to? Nie wiem, czy ja nie zrąbałam tego, że ja już się tak strasznie wyprułam ze wszystkiego. Obawiam się, że tak może być. Masakra. Czy jest tu coś jeszcze, co mogłabym zabrać? No niekoniecznie. Idziemy na górę. Mamy już 32 minuty nagrania. Nie wiem, czy ja mam to kończyć, czy zbliżamy się ku końcowi, bo to tak trochę wygląda. Tędy chyba. Okej. Oj, nawet save'a mamy. Bardzo dużo tu wszystkiego, mapy kopalni mamy. Okej. Zapisz. Mamy save'a, ale nie mamy tego. Boże, skrzyni. A, wózek po Evelyn. Wow. Oho, wróciliśmy do posiadłości. Ale jazda. My tu już wszędzie byliśmy. Wróciliśmy się, słuchajcie, do punktu wyjścia, tak naprawdę. Ale to dobrze, bo Alpha Team i Bravo Team tutaj... patrzcie, to cała akcja nasza. Przy okazji mogłam zobaczyć, jak wygląda twarz Ethana trochę. Trochę, ale tak tylko trochę. Ona tutaj leży, nie? Bo myśmy ją tu zaciukali. O, jesteś tu, mała Franco. No na pewno. No właśnie, dlaczego musisz to oglądać? No na pewno, it's okay. No, tak. Zabij go, mamusiu, widzicie? Ona ją sterowała po prostu. Patrzcie, ona za tym wszystkim była. Mała Franca. Tak mówisz? Tutaj żeśmy z nią wtedy odbyli tę walkę u góry, nie? Czy ona nas wtedy z tą piłą atakowała? Gdzieś tutaj to było.
Gdzie ona jest? Tutaj wtedy ona nam wyskoczyła na ryj. No to nie wiem, gdzie ona jest. Ja słyszę tą piłę. O! No, super. Gdzie ja mam iść teraz? Na dół? Where the fuck are you? No właśnie, gdzie do cholery jesteś? Chodźcie na dół, zobaczymy. Save'a już tutaj nie ma. O, tutaj. Chodź tu, mała Franco. Mała żmijo. I'm not playing. No! Get that away from me! Mała szczurzyco. Ale gdzie ja mam uciekać, bo nie do końca wiem. I have to stop it. Oho! Co się... O Jezu! Nie wiem, czy ona mi robi krzywdę w ogóle? Nie wiem. O, jesteś! Aha. Okej. Trzeba jej to wstrzyknąć. Dam radę. Wstrzyknę jej to gówno. Jest. Dawaj ją. Francę małą. Giniesz. Ho, ho, ho. Ty mała. Gin, stara prokwo. No, goodbye. Aha. Tylko, że ja mam mało amunicji, chciałam tylko powiedzieć. Ja nie mam odpowiedniej broni, chciałam powiedzieć, na to ostatnie starcie. No to świetnie. Nie wiem tylko, w co ja mam tu teraz strzelać. O, teraz już wiem. Zrobić. Aha. What the heck? Koniec? Zabiła mnie? Nie. What the... Ja pikole. Nie mam już nic naboi, chciałam wam powiedzieć. No co jest? Hello! Co ja mam zrobić? Jezu. Nie wiem, czy to jest, wiecie, aż mi się skończą naboje? O, 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 leży tu coś, weź to! Jezus, weź to! No użyj tego!
many times over. Już? Koniec. Koniec. Jeez. Koniec? Koniec. Ja pikole. Mamy osiągnięcia, słuchajcie. Koniec gry chyba. Udało się. I made it. Fuck took you guys so long. Ethan? Mia. You made it. I'm glad. Did I? They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Mia and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Moi drodzy, zakończyliśmy prawilną serię Resident Evil 7. Wiem, że są jeszcze dodatki. Nie wiem, chyba jakiś jeden jest chyba bezpłatny. Na pewno w przyszłości ogramy, natomiast teraz chciałabym się skupić na Residencie 8, czyli Village, który otrzymałam, już wspominałam, od Marty, więc na pewno zaczniemy od razu w przyszłym tygodniu od 8. Moi kochani, cóż mogę powiedzieć? Powiem wam szczerze, no podobało mi się, fajna jest ta 7, natomiast nadal to nie jest ten Resident, wiecie, dla mnie Resident to jest, wiecie, sterowanie Chrisem, Jill, Claire, Barrym i wiecie, no posiadłości, a tu jest jakiś, nie wiadomo, jakiś człowiek o imieniu Ethan. Cholera wie, kto to jest. No teraz już wiemy, okej, jest to mąż tak naprawdę tajnej agentki, która musiała czuwać nad tajną bronią biologiczną, więc już wiemy, jakie taki człowiek ma powiązanie z całą serią Resident Evil. Ale mimo to ja jednak bym wolała grać takim Leonem, Chrisem, jeżeli chodzi o samego Residenta. Jakby taki odłam bym nawet to traktowała, tego Residenta, nie jako pełnoprawną część, wiecie, tak jak mieliśmy do czynienia z Revelation. Natomiast do tej pory właśnie tak sądziłam. Natomiast cała ta końcówka, kiedy tu Chris po nas przyleciał,
Mia została uratowana? Okej, cieszę się, bo wbrew pozorom nie lubiłam tej postaci, ale wbrew pozorom no, była tutaj sterowana przez Eveline. Eveline, małą dziewczynkę, która była po prostu tajną bronią biologiczną, która również była, słuchajcie, tą babcią, która była mi tak bardzo, coś mi tam śmierdziało w związku z nią, była bardzo podejrzana, no i się wcale nie myliłam. Także naprawdę fajnie to było poprowadzone od początku do końca. Muszę powiedzieć, że jak na przykład niektóre części Residenta miały beznadziejną fabułę, na przykład dla mnie czwórka totalną miała beznadziejną fabułę, tak tutaj to wszystko miało swoje ręce i nogi. Dlatego nie mogę się doczekać części ósmej. Jestem ciekawa, jak to będzie kontynuowane, no bo ponoć to ma być kontynuacja i nadal będziemy grać Ethanem. Także jestem ciekawa, co tam się odwaliło, skoro tu jest taki happy ending. Z mojej strony to tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało, bo mi bardzo. No i co? Słyszymy się w następnej serii na kanale. Ja jeszcze raz dziękuję Ci, Little Grey, za to, że mogłam ograć tą część idealnie. Wszystko, słuchajcie, czasowo tutaj nam się udało, bo zaczynamy najnowszą część Residenta w przyszłym tygodniu. Ja Wam serdecznie dziękuję. No i co? Mam nadzieję, że będziecie się bać razem ze mną i będziecie mi towarzyszyć. Będzie mi na pewno raźniej. Do usłyszonka. Pa, pa. Thank you.